Tytuł kursu: Zasady sporządzania sprawozdań finansowych. Moduł: Treść, zakres i forma sprawozdań finansowych. Temat: Etyka w praktyce księgowych, a użyteczność sprawozdań finansowych. Osoba sporządzająca sprawozdania finansowe, poza stosowaniem się do zasad rachunkowości i przepisów prawnych, powinna mieć również na względzie zasady etyki rachunkowości. Jest to o tyle istotne, że prawa wyboru, którymi dysponuje rachunkowość, dotyczące przykładowo sposobów wyceny elementów składowych bilansu, dają możliwość kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, nie zawsze zgodnego z rzeczywistością. Potocznie zjawisko to jest określane mianem kreatywnej bądź agresywnej rachunkowości i prowadzi do zniekształcenia obrazu sytuacji finansowej firmy. W tym przypadku nie ma mowy o użyteczności i rzetelności informacji zawartej w sprawozdaniu finansowym, a decyzje ekonomiczne podjęte na jego podstawie przez użytkowników zewnętrznych mogą mieć dla nich negatywne skutki. W celu zapobiegania takim zjawiskom opracowano w Polsce Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości. Kodeks obejmuje zbiór zasad i wytycznych postępowania zawodowego dla osób związanych z rachunkowością. Główne zasady etyczne zaczerpnięte z Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości, którymi księgowi powinni się kierować, wykonując swój zawód, to: zasada kompetencji, czyli posiadania przez osobę zajmującą się sprawozdawczością należytego przygotowania zawodowego, ciągłego poszerzania i aktualizowania wiedzy fachowej oraz doskonalenia umiejętności zawodowych. Zasada niezależności zawodowej, czyli wyrażanie niezależnej opinii w sprawach wymagających rozstrzygnięć bez ulegania wpływom z zewnątrz. Zasada odpowiedzialności za przygotowane i prezentowane informacje z zakresu rachunkowości, czyli przygotowanie i prezentowanie informacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, standardami zawodowymi i normami etycznymi. Zasada właściwego postępowania w przypadkach sporu i sprzeczności interesów polega na dążeniu do obiektywnych i polubownych rozstrzygnięć. Zasada właściwego postępowania w szczególnych sytuacjach jednostki prowadzącej rachunkowość polega na dążeniu do wypełniania nadrzędnych zasad rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem zasady rzetelnego i wiernego obrazu oraz norm etycznych. Zasada zachowania tajemnicy zawodowej, to znaczy nierozpowszechnianie informacji mających charakter wewnętrzny na temat firmy ze względu na ochronę jej interesu. Zasada właściwego oferowania usług z dziedziny rachunkowości, czyli zakładanie uczciwości w staraniach związanych ze stosowaniem różnych form działalności marketingowej oraz innych działań mających na celu pozyskanie odbiorców usług z dziedziny rachunkowości. Jak wynika z rozważań, sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone w taki sposób, aby zapewnić użyteczność informacji w nim zawartych. Oczywiste jest kierowanie się przy tym przepisami prawa i zasadami rachunkowości, jednak łączy się to również z etyką zawodu księgowego. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.